Przede wszystkim klienci chcą być obsługiwani szybko. Klient 2.0 to jest klient, który wymaga natychmiastowej interakcji. Nie chce marnować, płaci za usługę, w związku z tym też nie chce marnować swojego czasu, swojego cennego czasu na jakby pozyskanie pewnych informacji. Chciałby być obsługiwany w sposób transparentny. W związku z tym, jeśli on dzwoni na infolinię, to przede wszystkim bardzo szybkie połączenie z konsultantem. W związku z tym firmy muszą tak naprawdę wiedzieć, w jaki sposób klienci korzystają z tej infolinii. Czy jakby sens rozbudowywania ich jest, czy może jednak tak naprawdę jakby spłaszczanie infolinii, bo im głębsza infolinia, im więcej tak naprawdę ścieżek wyboru, to doskonale wiemy, że to nas irytuje. Kolejna rzecz, która może nas denerwować na infolinii, to jest to, że ten konsultant, który teoretycznie powinien mieć wszystko zanotowane, nie wie, z czym my wcześniej dzwoniliśmy, czy wie bardzo powierzchownie i tak naprawdę nie ma informacji, kiedy ten problem zostanie rozwiązany. No bo klient tak naprawdę dzwoni, zgłasza problem i chciałby uzyskać. Szanowny kliencie, w ciągu kilku godzin dostajesz odpowiedź. W związku z tym ważne jest, i to jest systemy typu desk, my tak naprawdę mamy w tego typu systemach algorytmy, które umożliwiają przewidywanie, kiedy ten problem zostanie rozwiązany. W związku z tym osoba zgłaszająca jest w stanie podać przybliżony czas rozwiązania problemu, bądź też poinformować klienta o tym, że ten problem się przedłuża, że wymaga on więcej czasu. A jeśli klient niecierpliwy zadzwoni ponownie, to jest w stanie go poinformować: szanowny kliencie, jest to w takim dziale i wydaje mi się, że jakby zgodnie z tym, co ma informację, powinieneś otrzymać odpowiedź dość szybko. Czat to też jest oczekiwanie w kolejce. No i komunikacja, czyli narzędzia wielokanałowej komunikacji z klientem, tak naprawdę umożliwiają taką sytuację, rozwiązanie takiego problemu, gdzie klient, załóżmy, jest na stronie internetowej firmy, która sprzedaje produkt X. W związku z tym ma pytanie do tego produktu X, pisze na czacie, ale konsultant po drugiej stronie, wiedząc, że rozwiązanie tego problemu czy opowiedzenie o tym produkcie sprzedażowo może kosztować więcej czasu, w związku z tym mówi: szanowny panie, pisze na czacie, szanowny panie, czy mogę z panem skontaktować się telefonicznie? Klient zostawia numer telefonu w czacie i automatycznie system odzwania i jakby jest to przejście, czyli taka konwergencja pomiędzy różnymi kanałami komunikacji. Czy też kanał SMS-owy, czyli udzielenie odpowiedzi klientowi poprzez SMS-a, czyli na infolinii już możemy, to jest generalnie, mam taki przykład z własnego życia, że dzwonię, pytam się, czy może mnie pani poinformować o rozwiązaniu problemu wysyłając SMS-a. No nie, nie mogę. Czy może pani wysłać maila? No nie, nie mogę. Mogę do pana zadzwonić, ale ja nie chcę, żeby pani do mnie dzwoniła, bo przeważnie jestem zajęty. W związku z tym jakby wybór, to jest kolejna rzecz, że wybór po tym, co się stanie jakby po komunikacji z infolinią, czyli jakby to jest taki dość złożony problem.